Profesor Paweł Cięszczyk, naukowiec, został wybrany na stanowisko rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kadencję 2020-2024. Taką decyzję podjęło Kolegium Elektorów Gdańskiej Uczelni. Profesor Paweł Cięszczyk to naukowiec z wieloma sukcesami. Na swoim koncie ma ponad 160 publikacji. Jest liderem rozpoczętego wartego ponad 1,5 miliona złotych projektu badawczego, w którym poszukuje nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego. Profesor Paweł Cięszczyk jest specjalistą w zakresie genetyki sportowej. W 2007 roku został doktorem nauk o kulturze fizycznej. 6 lat temu uzyskał habilitację, a wkrótce potem nominację profesorską. Karierę naukową zaczynał na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie stworzył i kierował Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. Pod jego egidą powstał program profilaktyki urazowej dla żołnierzy. W 2014 roku otrzymał Zachodnio-Pomorskiego Nobla w dziedzinie nauk podstawowych za szeroko rozumiane zastosowanie badań genetycznych w sporcie i traumatologii sportowej. Panie profesorze, niech pan nam zdradzi, dlaczego zechciał pan kandydować na rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku? Myślę, że dla każdego naukowca to jest naturalna kolej rzeczy, że po uzyskaniu stopnia tytułu naukowego profesora, takim jakby zwieczeniem kariery, chociaż tutaj nie chcę absolutnie przechodzić na żadną emeryturę naukową, jest po prostu to, żeby swoim doświadczeniem, które dany naukowiec nabył w czasie realizacji grantów, w czasie realizacji kierowania zespołami badawczymi, żeby przenieść właśnie na pole też zarządzania uczelnią. Wiadomo, od jakiegoś czasu jestem prorektorem. Myślę, że to doświadczenie byłoby na tyle cenne też dla Akademii, że tu moglibyśmy odnieść obopólną korzyść, czyli mogę dalej od siebie coś dla Akademii, dla naszej alma mater przekazać, dać, a to jest też dla mnie z drugiej strony kolejna możliwość do tego, żeby się po prostu spróbować wykazać, żeby coś jeszcze więcej dobrego tutaj od siebie dla naszej alma mater dać. Także to był taki główny powód. Rozpocznie pan urzędowanie na stanowisku rektora wraz z nowym rokiem akademickim 2020-2021. Jakie dostrzega pan wyzwania stojące przed nowym rektorem? O tych wyzwań jest bardzo dużo, pewnie o wszystkich nie powiem. Do głównych to jest pracowanie nad wizerunkiem naszej uczelni i tutaj dużo trzeba wysiłków, pracy, poukładania tego wszystkiego, bo dużo jest rzeczy, którymi trzeba się pilnie zająć. Co do głównych wyzwań, to też jest zabezpieczenie finansowe. My w tym roku już, i to jest zasługa rektora, który aktualnie urzęduje, spinamy się finansowo, nawet w działalności operacyjnej. Nie jest tak źle, jak tutaj niektórzy mówią, natomiast w przyszłości trzeba będzie znaleźć pieniądze chociażby na remonty, które nas czekają, na inne rzeczy. Co do kolejnych wyzwań, to na pewno będą też wyzwania związane z tym, żeby nasza Akademia dalej była na pierwszym miejscu, bo aktualnie jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o naukę ze wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Chciałbym, żebyśmy wiedli prym również na innych polach działalności, nie tylko naukowej, ale też działalności organizacyjnej. Chciałbym po prostu, żebyśmy byli postrzegani jako tacy liderzy na wielu polach, nie tylko na tym polu naukowym, gdzie tutaj udało nam się te sukcesy odnieść. Jakie działania będzie pan jako rektor podejmował, by nasza uczelnia znajdowała się na wysokim miejscu pod względem poziomu naukowego? Już teraz jesteśmy numer 1 ze wszystkich AWF-ów w Polsce. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość pracowników, jakich mamy i te osiągnięcia naszych pracowników są naprawdę imponujące. Ja myślę, że trzeba kontynuować do tej pory aktualną politykę, czyli stawianie na młodych naukowców przede wszystkim i to z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to będzie dla mnie priorytet, żeby stawiać na młodych naukowców i zabezpieczenie finansowe tych badań. Teraz już jest jedna subwencja i to rektor dzieli te pieniądze, nie ma tak zwanych takich jakby pieniędzy znaczonych, więc będę chciał dać minimum to, co wcześniej dawało ministerstwo, jak nie większą pulę środków przeznaczyć na naukę, ale też będę wszystko robił, żeby zdopingować naszych pracowników do wytężonej, bardziej efektywnej pracy na polu pozyskiwania grantów, bo tutaj mimo wszystko oprócz niesamowitych sukcesów, bo nasi młodzi naukowcy mają milionowe granty, nasi doktorzy, doktoranci też mają może nie tak spektakularne, ale też bardzo wysokie osiągnięcia. Natomiast to moim zdaniem jest cały czas pole do zagospodarowania, mam cały czas tutaj na tej niwie pewien niedosyt. ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że nie będzie sukcesu na tym polu bez dobrze funkcjonującego działu wsparcia badań naukowych, czyli to też jest coś, czym chciałbym się zająć. W przyszłości chciałbym, żeby powstał u nas na AWF-ie taki z prawdziwego zdarzenia dział nauki, czy dział wsparcia badań naukowych, jak się będzie nazywało, to jest najmniej ważne. Ważne, żeby po prostu ci naukowcy mieli bardzo mocne wsparcie, jeżeli chodzi o rozliczanie grantów, a także ich o pozyskiwanie. No, nieodzownym elementem jest też rozwój naszego wydawnictwa. To jest coś, na co też będę kładł nacisk. Ja w wydawnictwie już teraz działam od dłuższego czasu. Chciałbym, żeby nasz Baltik, nasz jedno z dwóch czasopisów, jakie wydajemy w tym roku, uzyskał już Impact Factor i wszystko zrobię, żeby to było możliwe. Także wsparcie badań, zabezpieczenie od strony organizacyjnej, od strony finansowej i rozwój wydawnictwa to są takie moje kluczowe postulaty. I jeszcze jedna rzecz, będę robił wszystko, żeby rozwijać bazę naukową. Mamy świetne laboratoria, natomiast świat idzie do przodu, my nie możemy sobie pozwolić na jakikolwiek zastój w tej materii. Będę się starał pozyskiwać środki na utrzymanie tego potencjału z ministerstwa i także na dalszy rozwój tej bazy sprzętowej. Panie profesorze, jakie działania zamierza Pan podjąć na rzecz rozwoju sportu w AWFiS, która ma chlubną przeszłość sportową i może się pochwalić wieloma wysokiej klasy zawodnikami? Tutaj też jest dużo do pracy. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania naszej uczelni bez sportowców, bez sportu. Tutaj źródeł wspomożenia naszych sportowców i rozwoju tej działalności sportowej jest co najmniej kilka. Pierwsza sprawa to chciałbym zacieśnić współpracę z największym chyba w Polsce klubem sportowym. Ta współpraca i tak już jest bardzo dobra, natomiast bardzo dobra nie oznacza, że to jest współpraca na takim poziomie, jakbym sobie życzył. I też tutaj mówię o AZS AWFiS naszej. Można moim zdaniem dużo tutaj jeszcze zrobić dobrego, jeżeli chodzi o wsparcie samych sportowców, bo rozwój sportu będzie wtedy możliwy, jeżeli my po prostu będziemy dawali sportowcom jak najbardziej optymalne warunki do rozwoju. Ja myślę, że powinniśmy spróbować przenosić na nasz teren już te rozwiązania, które sprawdzają się w innych uczelniach. Dla mnie takim wzorem, mam nadzieję na razie, że tylko niedoścignionym, to jest AWF Katowice, gdzie bardzo prężnie działa szkoła mistrzów i gdzie oni mają naprawdę niesamowite osiągnięcia, więc w przyszłym roku na pewno nie odpuścimy, będziemy wnioskowali o akademicką kadrę, o ten program, który wspomaga sportowców posiadających klasy mistrzowskie. Będę się starał jak najwięcej podań rozpatrywać pozytywnie, jeżeli chodzi o indywidualne takie studiów, tak żeby umożliwić sportowcom łączenie kariery ich zawodniczej ze studiowaniem u nas, żeby w jak największym stopniu iść im na rękę. No i też nie będę chciał pozostawiać samym sobie naszych sportowców amatorów. W tym roku, już teraz jako prorektor do spraw studenckich postarałem się o to, żeby wypracować zupełnie nowe mechanizmy finansowania chociażby wyjazdu na akademickie mistrzostwa polskie, na tak zwane AMPy. Do tej pory było robione to różnie, uczelnia starała się wspomóc naszych sportowców amatorów, ale mówiąc kolokwialnie, to była taka partyzantka. Teraz z samorządem studenckim wypracowaliśmy naprawdę nowe, fajne rozwiązania i myślę, że też dzięki temu nie tylko sport zawodowy, ale również sport amatorski będzie miał coraz większą rację bytu u nas na uczelni. Nasza uczelnia to także studiowanie i życie studenckie. Czy i jakie zmiany zamierza Pan podjąć w obszarze dydaktyki i podniesienia jakości studiowania oraz zakwaterowania w naszej uczelni? Studiowanie, zakwaterowanie to są takie bardzo ciężkie niektóre rzeczy. Oczywiście jeżeli chodzi o zakwaterowanie, bo tutaj największy problem nasz to jest akademik. Ja bym życzył sobie, żeby dokonać kompleksowego remontu akademików. Tam są straszne na chwilę obecną zaniedbania, nie wynikające z naszej indolencji. Musimy wiedzieć i każdy sobie musi zdawać sprawę z tego, że uczelnia dysponuje środkami takimi, jakimi dysponuje. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiego szerokiego zakresu prac, jakbyśmy sobie tego życzyli, więc ja myślę, że to jest jedno z tych wyzwań na początku, to jest właśnie znalezienie też między innymi środków na poprawę warunków egzystencji naszych studentów w domu studenta. No, potrzeby są naprawdę duże, od potrzeb sanitarnych, od potrzeb związanych z wymogami straży pożarnej itd., itd. Ja myślę, że to po prostu kompleksowo będziemy robili. Jeżeli chodzi o samo studiowanie, to też tutaj z mojej inicjatywy już się niektóre rzeczy dzieją, będę chciał to kontynuować już jako rektor w nowej kadencji. Na pewno będziemy chcieli troszeczkę w większym stopniu powrócić do tak zwanych, jak to u nas się mówi, starych siatek, czyli większy nacisk będę chciał położyć na zajęcia praktyczne. My żeśmy troszeczkę od tej praktyki odeszli. To jest związane z kosztochłonnością. Nie wiem, czy te decyzje były dobre. Studenci sami do mnie przychodzą, mówią: panie profesorze, jako do prorektora do spraw studenckich i sportu, mówią, no na chwilę obecną jest tak, że na przykład na niektórych specjalizacjach mamy 8 różnych biochemii, a przedmiotów kierunkowych mamy mniej. Chciałbym zmienić te proporcje, czyli taki wielki powrót do zajęć praktycznych. Oczywiście, tak jak w przypadku domu studenta, wszystko to musi być wyważone i zgodne z tym, na co możemy sobie pozwolić. Bo pamiętajmy, co innego to jest lista pobożnych życzeń, co innego to jest wizja, jak chciałbym, żeby to funkcjonowało, a co innego to są realia, w których wszyscy z nas się obracamy. Także będę się starał zarówno na jednym, jak i na drugim polu powolutku wprowadzać jakieś takie zmiany reformujące ten obszar działania naszej uczelni. Rektorów postrzega się i później pamięta po inwestycjach, jakie powstały w ich kadencji. Co będzie standardową inwestycją rektora Pawła Cięszczyka? Ciężko mi powiedzieć, co mi się uda zrobić, bo to wszystko jest uzależnione od subwencji, jaką dostaniemy, od sprawności też rektora, zgadza się, i na ile będzie sprawny, żeby pozyskiwać środki, na ile nasi naukowcy będą pomocni w tym, żeby pisać granty, żeby pozyskiwać jakieś fundusze zewnętrzne, czy to z Urzędu Marszałkowskiego, z Unii Europejskiej, czy z ministerstwa. Także powiem o takich moich bardziej marzeniach. Co do marzeń, to marzy mi się kryty kort tenisowy na przykład, bo jest odkryty u nas. Także to by było na pewno przydatne, potrzebne, pozwoliłoby to realizować sporą ilość zajęć w okresie zimowym, co na razie jest niemożliwe. Pozwoliłoby to na próby większego zarobkowania przez naszą uczelnię. Jeżeli mówimy o niewykorzystanej powierzchni, to marzy mi się, być może to jest jakiś pomysł, na razie to rozważam, próba pozyskania środków na przebudowę naszego boiska do rugby, na przykład na dwa boiska do piłki nożnej, bo tutaj to boisko, które mamy, jest obłożone na 100% i wiem, że dwa kolejne boiska miałyby takie samo obłożenie. Natomiast ja myślę, że te inwestycje, po których się pamięta rektorów, to nie są tylko nowe inwestycje, to nie jest tylko hala Leszka Blanika, to nie są piękne budynki, ale to też są remonty. Ja chciałbym przede wszystkim skupić się na tym, żeby w mojej kadencji przeprowadzić gruntowne remonty w naszych obiektach, bo te obiekty, które mamy, są pięknymi obiektami. My jesteśmy niesamowicie dogodnie, przemyślanie zbudowaną uczelnią. Tu można wszędzie w przysłowiowych klapkach wejść, bo jesteśmy połączeni, praktycznie wszystkie obiekty są połączone korytarzami, przejściami. Natomiast stan techniczny niektórych obiektów wymaga już pilnych remontów, więc w pierwszym stopniu chciałbym się skupić na tym, żeby tą bazę, którą mamy, wyremontować, doprowadzić do takiego stanu, żeby to była w jeszcze większym stopniu wizytówka naszej uczelni, a dopiero później, jeżeli będą na to środki, mówić o tych boiskach, o których mówiłem, mówić o tej zadaszonej hali tenisowej, ale to życie pokaże, na ile po prostu tego nowego rektora będzie stać.